Duch Święty, Efezjan, rozdział 1, werset 13. W Nim, w Jezusie i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Ojcze nasz, Jahwe, wylej na nas, nasze rodziny, całą ludzkość Ducha Świętego, tak zwanego innego pocieszyciela, zastępcę Pana Jezusa na ziemi. Wylej, Boże, Ojcze, Ducha Prawdy, który wprowadzi we wszelką prawdę o Bogu i uwielbi Go i doprowadzi całą ludzkość do Boga Ojca, do Królestwa Bożego. Duchu Święty, Boże, proszę Ciebie, aby dzięki Twej mocy Ewangelia została zaniesiona światu. Duchu Święty, Boże, prosimy, zamieszkaj w nas, w naszych sercach, obdarz nas darami, abyśmy mogli budować się w ciało Chrystusowe, w Kościół Boży i mogli się odradzać na podobieństwo Boże. Duchu Święty, Boże, obdarz nas owocem, którym jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wszczemiśliwość. Duchu Święty, Boże, przekonaj świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duchu Święty, Boże, kieruj nasz wzrok na największy dar Boga Ojca, na Pana Jezusa Chrystusa, Króla Królów, Pana Panów, który przyjdzie chwale swojej, chwale Boga Ojca i aniołów po swój lud, aby go zbawić. Duchu Święty Boże, Duchu Prawdy, Pocieszycielu, wlej miłość do serc naszych, oświeć nasze umysły i doprowadź nas, całą ludzkość, poprzez Pana Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Prosimy Cię, Panie Boże, Ojcze nasz, przez Pana Jezusa Chrystusa, o Ducha Świętego. Amen.